Żyjemy w erze konsumpcjonizmu i tak zwanej throwaway culture. Jeśli coś się zepsuje, nie próbujemy tego naprawić, lecz idziemy do sklepu i kupujemy nowy sprzęt. Zanika umiejętność majsterkowania. A może jednak warto byłoby skorzystać z internetu i zrobić coś z niczego. Bez bezużytecznej teorii, sama praktyka, a potem dużo, dużo satysfakcji. Pierwszym przykładem jest tablica interaktywna. Jest to sprzęt warty kilka tysięcy złotych i pozwala nauczycielowi bardzo urozmaicić lekcje. Jednak jego cena wielokrotnie jest granicą nie do przejścia dla wielu szkół. Wydawałoby się, że skoro jest to urządzenie tak drogie, na pewno też bardzo skomplikowane, nie jesteśmy w stanie zrobić go samemu w domu. Okazuje się jednak, że przy pomocy starego kontrolera od konsoli Nintendo Wii jesteśmy w stanie uzyskać narzędzie mające bardzo podobną funkcjonalność i mogę powiedzieć, że tak samo dobre. Dodatkowo będziemy potrzebować wskaźnika, którego możemy zrobić samemu z kilku części, czyli diody podczerwieni, rezystora, kilku baterii i guzika. Montujemy to na jakiejś obudowie, na przykład od flamastra. Wszystkie te części są bardzo tanie, rzędu kilku złotych. I teraz widzimy zwykły ekran, na który pada obraz rzutnika. Z prawej strony na statywie zamontowany jest wcześniej wspomniany kontroler skierowany w stronę tablicy. Najpierw muszę dokonać tak zwanej kalibracji, czyli pokazać komputerowi granice ekranu. Teraz mogę uruchomić dowolny program, na przykład bezpłatny OpenSUNCore, który zastąpi nam oryginalne oprogramowanie dołączane do oryginalnych tablic. Możemy tutaj normalnie teraz korzystać z tego, tak jakby to była zwykła tablica interaktywna. Możemy także skorzystać z klawiatury ekranowej. Program ma bardzo wiele możliwości, ale nie jesteśmy ograniczeni tylko do tego jednego. Możemy wybrać sobie jakiś z internetu. Nasze możliwości są praktycznie nieograniczone. Część wydawnictw, na przykład Oxford, wydaje narzędzia przeznaczone dla tablic interaktywnych do swoich książek. Możemy korzystać z nich na lekcji i rozwiązywać na przykład ćwiczenia interaktywne. Lecz możemy także zaznaczyć fragment ekranu, to jest akurat funkcja tego programu, o którym wspomniałem, i skopiować go jako tło do naszej tablicy. Teraz możemy pracować na tym obrazie jako na normalnej tablicy. Czyli na przykład zaznaczyć coś, możemy łączyć, możemy także zaznaczyć ważniejsze wyrazy, które są warte zapamiętania. Jest to rozwiązanie tańsze, ale ma także swoje ograniczenia, czyli o czym powiem za chwilę. Ale jak powiedział oryginalny twórca tego, dostajemy około 80% funkcjonalności za około 1% ceny. A teraz moje ulubione pytanie, czyli jak to działa? Wspomniany wcześniej kontroler ma zamontowaną kamerę... Wspomniany wcześniej kontroler ma zamontowaną w stosunkowo wysokiej jakości kamerę podczerwieni, która zamiast rejestrować światło widzialne, reaguje tylko na promieniowanie podczerwone, które jest wysyłane przez zrobiony wcześniej przez nas wskaźnik. Następnie odbija się od ekranu i jest rejestrowane przez tą kamerę. Następnie kontroler przesyła tą informację do komputera przez Bluetooth, który następnie ustawia wskaźnik we właściwym miejscu. Nie brzmi to tak skomplikowanie, prawda? A teraz elektronika nie musi tylko działać, może także ładnie wyglądać. Przykładem jest skonstruowana przeze mnie gwiazdka z kilku diodek zamontowanych na listewce razem z mikrokontrolerem i baterią, które obracają się za pomocą silnika. Jak się już rozkręci, widzimy obraz. Te czarne zakłócenia są spowodowane nakładaniem się częstotliwości odświeżania tej gwiazdki, a także częstotliwości, z jaką kamera rejestruje obraz. W rzeczywistości widzimy obraz ciągły i całkiem przyjemny dla oka. Działa to na takiej zasadzie, że mikrokontroler odpowiednio zapala i gasi odpowiednie diody, a jako że to się szybko obraca, uzyskujemy ciągły obraz.
Teraz, jeśli ktoś jest zainteresowany tablicą interaktywną, zapraszam na stronę, na której ja to znalazłem, czyli johnnylee.com. Tutaj oryginalny autor przedstawia swój pomysł, a także jest tutaj jego program, dzięki któremu stworzenie takiej tablicy samemu jest naprawdę bardzo proste. Oprócz tego warto zajrzeć na stronę instructables.com, na której znajduje się bardzo wiele ciekawych pomysłów, a także instrukcje realizacji krok po kroku, także tej tablicy interaktywnej. Poprzednie dwie strony są w języku angielskim. Jeśli ktoś nie czuje się jednak dobrze z tego języka, może zacząć od podstawowego kursu elektroniki i Arduino na stronie forward.pl, na której ja zaczynałem i mogę go szczerze polecić. Warto też zajrzeć na YouTube'a, na którym można znaleźć wiele ciekawych pomysłów i inspirujących filmów. No i ostatnia, ale moim zdaniem najważniejsza, czyli Google, też musimy sami znaleźć sobie te informacje. Nikt nie poda ich na tacy. I teraz wspominałem wam o Arduino. Jest to taka oto płytka, i teraz, którą można kupić za około 30 zł. I teraz zastanawiacie się, co można z tego zrobić. Mając dodatkowo komponenty za kilka złotych, czyli odbiornik i diodę podczerwieni, a także rezystor, jesteśmy w stanie, łącząc to wszystko według schematu, stworzyć własnego pilota. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na ostatniej lekcji w piątek. Wyciągacie takowy oto sprzęcik z na przykład plecaka. Można zrobić oczywiście mniejszą wersję, jeśli ktoś się pobawi dłużej. Podłączamy do... Oglądacie okropnie nudną prezentację. I teraz wyłączamy rzutnik. Dziękuję. Thank you.